Witam Was w kolejnym skrócie tygodnia, w którym wydarzyło się sporo różnych dziwnych sytuacji. O tym za chwilę. Zapraszam na materię. W poniedziałek miała miejsce akcja policji powiatu wadowickiego dotycząca nietrzeźwych kierowców i zatrzymano aż dwie osoby. Natomiast w gminie Kęty podobny przypadek z pijanym kierowcą, natomiast ten gagatek miał 3 promile alkoholu we krwi i po zdemolowaniu fragmentów infrastruktury uciekł i schronił się na strychu jednej z posesji. Tam znaleźli go policjanci, no i mężczyzna teraz odpowie oczywiście za spowodowanie zagrożenia, za zniszczenie mienia, a także za jazdę pod wpływem alkoholu. Tego samego dnia pokazaliśmy Wam niepokojące zdjęcie prosto z Wadowic, gdzie kobieta dbająca o zieleń miejską w Wadowicach na ulicy nieopodal parku miejskiego pielęgnowała tą zieleń i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że kobieta stała na jezdni. No i tutaj o mały włos nie skończyłoby się to tragedią. A gdyby tego było mało, to wieczorem w Roczynach na granicy z Andrychowem doszło do wypadku mężczyzny jadącego na czymś, co przypomina rower spalinowy. Mężczyzna jechał za szybko. Według świadków, z którymi rozmawialiśmy, był pod wpływem alkoholu. No i został przewieziony do szpitala na badania. We wtorek całkiem podobnie. Podaliśmy informacje o dwóch kobietach, które jechały po spożyciu alkoholu. Jedna z nich, 44-latka, została zatrzymana podczas rutynowej kontroli i miała w swoim organizmie 0,25 setnych promila. Natomiast druga z kobiet, 38-letnia, miała 1,3 promila. W środę mężczyzna w kryzysie emocjonalnym został złapany przez policjantów. Wcześniej groził, że się zabije. No wtedy policjanci przystąpili do działania i bardzo agresywnego mężczyznę siłą musieli spacyfikować. Mężczyzna został uspokojony, przewieziony karetką na badania. A później wraz z Andrychowskim oddziałem Maltańskiej Służby Medycznej oraz komendantem Piotrem Moskwikiem pokazaliśmy, jak zachowywać się, jak pomagać osobie, która tonie, która jest podtopiona, co należy zrobić, żeby uratować jej życie, czy zapewnić bezpieczeństwo. W czwartek niepokojące informacje prosto z ulicy Włókniarzy w Andrychowie, gdzie grupa nastolatków robiła burdę na chodniku pod oddziałem banku ING. Grozili przechodniom, później jeden z nich się zdenerwował, spacyfikował małolatów, ci grozili mu nożem, udało się temu mężczyźnie zatrzymać jednego nastolatka, reszta uciekła. No i później drama, ponieważ otrzymaliśmy maila, otrzymaliśmy również telefony, SMS-y o tym, że nastolatkowie wcale nie byli pod wpływem alkoholu, nie byli agresywni, wręcz przeciwnie, że to ta druga strona zaczęła. No ale tych rewelacji nie potwierdza policja. Oficer prasowy KPP Wadowice poinformowała nas, że 16-latek, który groził, że ma nóż i go użyje, co tak naprawdę nie miało miejsca, był agresywny, był pod wpływem alkoholu i odpowie przed sądem rodzinnym. No, policjanci z Komisariatu Policji w Andrychowie poszukują nastolatków, którzy brali wtedy udział w całej sytuacji. Czwartek 1 sierpnia to oczywiście również 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli jednego z najgłośniejszych, najbardziej krwawych zrywów czasów II wojny światowej. O godzinie W w stolicy Polski w Warszawie przeszedł Marsz Niepodległości. W remizach niemal całej Polski zabrzmiały syreny alarmowe, aby uczcić bohaterów tamtych dni. Piątek to dwie kościelne, elektryzujące informacje. Pierwsza to info z Andrychowa. Otóż parafia Świętego Macieja zamieściła na Facebooku post, w którym poinformowała parafian, że będą się modlić o godzinie 16 w intencji bluźnierczej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Druga informacja, którą Wam pokazaliśmy tego dnia,
powiązana bezpośrednio z wydarzeniami z Paryża, to ksiądz proboszcz w Malcu, dość nieokrzesany, który zamieścił kontrowersyjny filmik, a jaki to zresztą sami możecie zobaczyć na naszym serwisie. Sobota to przede wszystkim niesamowity piknik charytatywny dla Leona Góry. Głównym organizatorem tegoż pikniku był Perfect Skład Materiałów Budowlanych w Gierałtowicach. No i tutaj chłopaki zrobili niesamowitą imprezę, zorganizowali świetne wydarzenie, na którym udało się zebrać prawdopodobnie już ponad 50 tysięcy złotych. Gratulujemy. Wkrótce podamy oczywiście pełną kwotę, natomiast pamiętajcie, że pieniądze cały czas możecie przesyłać na konto małego Leona Góry. Później informacja z Andrychowa. Mała dziewczynka doznała ataku drgawek. Dziewczynka 4-letnia została zabrana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do podkrakowskiego szpitala w Prokocimiu. A na koniec soboty sportowa informacja. Beskid Andrychów wysoko, bo 3-0 pokonał swoich rywali na inauguracji kolejnego sezonu piłkarskiego, natomiast MKS Kalwarianka pokonała swoich rywali 4-0 i tą informację oraz rozmowę z jednym z zawodników możecie zobaczyć na naszym serwisie. Niedziela to informacja prosto z Osielca, w którym podczas suto zakrabianej libacji alkoholowej dwóch kolegów od picia pokłóciło się, po czym jeden zadał cios nożem. No, mężczyźnie na szczęście nic się nie stało, natomiast ten drugi będzie teraz odpowiadał za próbę uszkodzenia ciała, zabójstwa. W niedzielny wieczór posypało się sporo kolizji. Do jednej z nich doszło w Zembrzycach. Kierowca nie opanował samochodu i wypadł z drogi. Podobna sytuacja miała miejsce w miejscowości Babica. W wyniku kolizji w Kętach ranne zostały 3 osoby przechodzące wtedy przez pasy oraz przez chodnik, a jeden z samochodów wylądował na przydrożnym ogrodzeniu. I ostatnia informacja w niedzielę to samolot, który uderzył w hangar, ale samolot nie lecąc, a jadąc uderzył w hangar. W środku znajdował się doświadczony pilot oraz pasażerka. Nikomu na szczęście nic się nie stało. I to by było na tyle w tym skrócie tygodnia. Na kolejny zapraszam Was już za tydzień.